Spotykamy się dzisiaj na wydarzeniu Chcemy Lasu, nie Tartaku, na serii dwóch paneli dyskusyjnych oraz okrągłym stole, który zwieńczy dzisiejsze spotkanie, po to, aby porozmawiać wspólnie z młodymi osobami, z ekspertami, ekspertkami oraz politykami opozycji, ale także mieszkańcami Grudziądza o tym, jakiego środowiska chcemy, jak wyobrażamy sobie gospodarowanie lasem, czy lasy państwowe obecnie działają dobrze, a wiemy, że działają źle, ponieważ dochodzą do nas informacje praktycznie codziennie o nadawaniu stanowisk poznajomości, czy kupowaniu domów za 9 tysięcy złotych, czy wydawaniu masy pieniędzy, czy to na iPhony, czy inne rzeczy w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych. Również w ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu i wykazała szereg nieprawidłowości, czy to jeśli chodzi o zatrudnianie osób po znajomości, czy jeśli chodzi na przykład o wyższe pensje teoretycznie na tych samych stanowiskach, czyli wyższe pensje dwóch osób tam bodajże były niż innych osób na dokładnie tym samym stanowisku. To wszystko pokazuje patologiczny obraz obecnych lasów państwowych jako instytucji, a my chcemy przywrócić lasy państwowe do tej pierwotnej formy, czyli ochrony lasów, zarządzania nimi, a nie traktowania ich jako swój zarobek i napychanie sobie kieszeni. W moim osobistym odczuciu mamy doskonałe przykłady chociażby w lasach państwowych, gdzie po prostu zarządzanie nimi po prostu nie działa. Mamy przykłady, kiedy dyrektor generalny jasno opowiada się po jednej czy po drugiej stronie sceny politycznej, co uważam, że ochrona środowiska nie ma barw politycznych i nie powinno być sytuacji, w których dyrektor praktycznie naczelnej instytucji, która powinna zajmować się ochroną środowiska w Polsce, opowiada się po prawej bądź po lewej stronie, co nie sprzyja w żadnym wypadku ochronie środowiska, jedynie budowaniu własnego kapitału politycznego czy też finansowego, bo wiadomo, że odpowiednie stanowiska idą za nimi odpowiednie pensje. Również uważam, że brak zaangażowania rządów, popieranie i promowanie odnawialnych źródeł energii, chociażby słynna ustawa o odległości turbin wiatrowych od zabudowań, doskonale pokazuje nam, że naszemu rządowi nie zależy na odnawialnych źródłach energii, na uczciwej transformacji energetycznej, a na trwaniu w dawnym ustroju, gdzie po prostu elektrownie węglowe powinny być priorytetem, jak wiemy, i badania pokazują, nie powinny być, ponieważ przynoszą one ogromne szkody dla naszego środowiska.